To jest kwadrans na angielski, lekcja 242. Witajcie w zimowym odcinku podcastu, który uczy mówić po angielsku. W tej serii zajmiemy się nieco sportami zimowymi, łącznie z aktywnościami, które zazwyczaj przypadają dzieciom. I dziś właśnie dowiesz się jak jest bitwa na śnieżki i bałwan składający się z trzech kul. Usłyszycie także jeden z odcinków naszego drugiego podcastu. Zaczynajmy! Od 1 lutego dla patronów uruchomiliśmy dodatkowy podcast z prawie codziennymi odcinkami, w którym przedstawiamy dwa wyrażenia angielskie oraz zdania przykładowe. Odcinki pojawiają się 6 dni w tygodniu, z czego 5 dnia odcinek ma formę powtórki. Przesłuchajcie odcinka z dzisiaj, czyli 2 lutego. Wyrażenia dnia dla patronów KNA. Dzisiaj przygotowałem słówko Powerful. Powerful. Czyli potężny, pełen mocy. Powerful. Powerful. Tak, a nasza kolokacja to tremendously powerful. Tremendously powerful. Tak, czyli przepotężnie ogromny. Tremendously to takie... Bardziej się już dai, nie da. Już się bardziej nie da, tak. I zdanie... She was a tremendously powerful political figure. She was a tremendously powerful political figure. Tak, pięknie. Ona była przepotężną postacią polityczną. Tremendously powerful political figure. All right. A co ty masz? Teraz moje wyrażenie. Ja przygotowałam in order to. In order to. Czyli frejsal. I on oznacza? W celu. Okay. W jakimś celu. Okay. Coś robimy. Na przykład? I moje zdanie to I bought milk in order to make pancakes. I bought milk in order to make pancakes. No tak, kupiłam mleko, żeby, czy z celem zrobienia pancake'ów. Zjadłabym pancake'i. Ma sens. Och, polecam. My często jemy. Poczekamy na weekend. <laughs> All right. Seria ta jest przygotowana z myślą o uczniach z poziomu B1 i wyżej. I jeżeli jest to coś dla ciebie, to zostań naszym patronem. Nawet 5 zł miesięcznie wystarczy, aby rozbudować swoje słownictwo o ponad 500 zwrotów w ciągu roku. A teraz przejdźmy do tematu naszego odcinka, który jest związany z zimą. Aniu i ty słuchaczu, słuchaczko, jakimi trzema wyrazami opisalibyście zimę? What comes to mind? Snow. Snow, yeah, sure. Cold. Cold, okay. And Christmas. Christmas. Nice, nice words, okay. Ja może dodam jeszcze trochę gloomy. Gloomy. Do you know this word, gloomy? I don't know, ale myślę, że um, to jest taki wyraz, że taki jest, nie fajnie jest coś, co? To brzmi dość niefajnie, tak. Gloomy, czyli ponury, pochmurny, ponury. Gloomy. Jak jesień. Żeby nie było aż, aż tak radośnie. O sportach zimowych, słuchajcie, nagraliśmy już odcinek. Było to w lekcji 89. Hocho ho temu. Dawno, dawno. I tam głównie, Aniu, czy pamiętasz o czym rozmawialiśmy? O nartach. Przede wszystkim, tak. Narty, snowboard, wiązania, i buty, i kask, i gogle i tego rodzaju rzeczy. No ale przecież oprócz sportów jest też masa innych aktywności związanych ze śniegiem. Rozpocznijmy sobie od tych, które uwielbiają dzieci. Jak na przykład. making a snowman. No właśnie. Lepienie bałwana, czy robienie bałwana. Make a snowman. Tak, po angielsku się make, się robi, nie lepi. Chociaż w piosence jest ulepimy gdzieś bałwana, prawda? Mhm. Mm no właśnie, frozen. Frozen. No. Do you wanna make a snowman? Jest w oryginale. Ja jestem cały czas na etapie frozen, od kilku lat, więc... There you go. Żeby powiedzieć, że bałwan składa się z czegoś, czy jest zrobiony właśnie z tych trzech kulek, to powiemy, że jest made up of three balls. Okej, okay. made up of three balls. Tak jest. Nie tylko made of, tylko że jest made up. Made up of. Mhm. Okay. Można też powiedzieć made of three balls. I bałwana też ubieramy, prawda? Czasami jak jesteśmy bardzo zaawansowani... To można go przebrać nawet. Tak, kiedyś tak się robiło. Nie wiem, czy teraz też tak się robi. Teraz nie ma śniegu. <laughs> teraz czekamy na Wielkanoc na śnieg. Jeżeli chcecie założyć coś na bałwana, to powiemy: Dress it up with. I podajemy rzeczy. Okej, okay. dress it up with. To jak powiesz, ubierz go w czapkę i szalik. Dress it up with a hat and a scarf. Dress it up with a hat and a scarf. Był taki odcinek Pepe Pig, że tatuś nie mógł znaleźć swojej czapki. Jakbym miał swój ogródek, to zdecydowanie miałbym takie wałwany w ogródku mm -hmm. w przypadku śniegu. Dress it up with a hat and a scarf. get. A przepraszam cię bardzo, a guziki? O, guziki to guziki. Buttons. On musi mieć guziki. It needs buttons. I y, ten: nos z marchewki. To prawda. <laughs> Ale wierzę, że tutaj sobie poradzimy chyba w angielskim. Musisz <laughs> być kompletny, to musi być taki, być taki VIP Bałwan. VIP. No jak już ma czapkę i szalik, to Aniu jakbyś powiedziała, że ma nos z marchewki? Carrot uh, nose? Mm -hmm. Carrot nose albo nose made of carrot. Nose made of carrot. I guziki z kamyczków? Powiedziałabym, <laughs> że z węgiełków, ale niestety za drogi jest węgiel. Więc. <laughs> buttons from Stones? Right. Buttons made no. of stones. Buttons made of, made of stones. Right. Okay. ok. So now we have a VIP snowman. Mm -hmm. Zdecydowanie. Inną rzeczą, którą dzieci uwielbiałam robić, to orzełka na śniegu albo aniołka. Aniołka. Jak nie wiem, jak to się u ciebie mówiło. Aniołka. Aniołka. Można wywidać orła, ale to aniołka. Otóż to. Okej. No i po angielsku też jest oczywiście aniołek make a snow angel. Make a snow angel. Right. Rzecz, którą ja robiłem za dziecka, to walki na śnieżki. Śnieżka mm -hmm. to jest snowball. Snowball. No, a taka bitwa to have a snowball fight. Have a snowball fight. Yeah, we used to have a lot of snowball fights when I was a child. Mm -hmm. and, and you? Yes, me too. Cię było bardzo mokrym, jak się wracało do domu. I rozumiem, że to nie były takie śnieżki, że tylko tak raz yy, i po prostu ten śnieżek się rozpadał, tylko rozumiem, że to były takie kule. Nie yeah, no, fight to... Mm -hmm. Tak, myślałam. swoje dzieci teraz to sypie takie, tam uh -huh. wiesz, takie, o! No, nie, nie, to był fight. Tak, no i można kogoś właśnie wyzwać na taki pojedynek śnieżkowy. To taki fajny zwrot. Challenge somebody to a snowball fight. Challenge somebody to a snowball fight. rzucić komuś wyzwanie. No i jeżeli chcecie się okopać, to przyda się jakiś murek ze śniegu albo taki, wiecie, fort. Build a snow fort. Build a snow fort. To jest już widzę zaawansowana gra. Have you ever built no. a snow fort? No. See, you, you, you need to try with your child. Zdecydowanie. Mm -hmm. Okej. Okay. Aniu, a co Twoje dziecko uwielbia robić jeszcze zimą? No wiadomo, że jeździć na sankach. Wiadomiks. Otóż sanki, i tutaj zwrócimy uwagę na wymowę. Jazda na sankach Brytyjczycy powiedzą sledging. Sledging. A Amerykanie, sledding. Sledding. Tak. Sanki dla Amerykanów to będą sled. Sled. A dla Brytyjczyka sledge. sledge Ale oprócz określenia sledding, będą też dwa piękne określenia. Jeden z nich to tubing. Tubing. I to jest bardziej jazda na takiej dmuchanej oponie niż na sankach, czyli bierzemy dmuchaną oponę i wtedy z górki zasuwamy. Okay. To wygląda jak super zabawa i spotkacie na pewno w różnych narciarskich miejscowościach. Albo toboganing. Toboganing. O, pięknie. Toboganing. Okej. Okay. I to jest? W zasadzie jest to nazwa wymienna na jazdę na sankach, z tym, że tobogan to taki specjalnie wyglądające sanki, gdzie mają bardzo płaski spód, na którym się siada i wywinięty um, przód. Okay. One są używane przez gopr i topr do przewożenia osób poszkodowanych. Okay. Także tobogany. Dodaję to słówko, bo można je spotkać przy okazji właśnie wizyty w zagranicy. Jak zobaczycie taki tor albo taką atrakcję. No, to wiecie, że to jest po prostu zjazd na samkach. Otóż to. A teraz czas trochę na aktywności dla dorosłych, jak odśnieżanie. Jak mieszkacie no w fun. domu, to na pewno mm -hmm. jest to taka aktywność fantastyczna. Yep, tak jest. I teraz uwaga: odśnieżanie to będzie snow shoveling. Snow shoveling. Tak, shovel. Mm -hmm. Shovel to słowo pata. Tak jest. czyli snow shovel to łopata do odśnieżania. Takie gadżety. Aha, a jak na ulicę wyjeżdża coś większego, to już pług śnieżny, czyli snow plow. Snow plow. No i spotykamy też, to tak przy okazji dodamy te słówka, jak piaskarka, prawda, czy odśnieżarka. U w Wielkiej mm -hmm. Brytanii to jest gritter. Gritter. Prawie jak glitter. Prawie. Gritter. A w Stanach to będzie salt truck. Salt truck. Czyli z solą. Czy salt truck to też możemy z piaskiem? To jest tylko nazwa. Czy oni sypią to już Aha, regulują okay. pewne przepisy, ale nadal to się nazywa salt truck. Ewentualnie snow plow. Jeżeli okay. ma też pług z przodu. No i druga ulubiona czynność każdego kierowcy to... Mm -hmm. Skrobanko. Skrobanie szyb. Tak. <laughs> I skrobać właśnie lód z szyby to będzie scrape eyes off the windshield. Scrape eyes off the windshield. Excellent. Scrape off to właśnie będzie skrobać. To na pewno będzie bardzo przydatne. Mm -hmm. There you go. Okay. I na koniec przygotowałem kilka aktywności, których chętnie sam bym spróbował jako aktywności zimowych, ale nigdy nie miałem okazji. Jedną z nich to snowshoeing. Snowshoeing? Co to jest, myślisz? Snowshoe. I don't know. To jest jakieś, jakieś coś, wspinanie, coś ten, nie wiem. To jest po prostu Hiking? Chodzenie po szlaku? Tak, można chodzić po szlaku albo po dowolnym terenie, okay. ale w butach śniegowych, czyli w rakietach takich śniegowych. Snowshoes. Okej. Okay. Czyli w butach, które powodują, że się nie zapadamy w śniegu. A to by było ciekawe, też bym chciała spróbować. Także po prostu wędrówka właśnie w specjalnych butach, w których się nie zapadamy po śniegu. Snowshoeing. Bardzo śmieszna nazwa. Snowshoeing. Inną rzeczą to jest dog sledding. Dog sledding. Dog sledding. Dog sledding. What do you think that is? Czyli jazda za przęgiem. Psim. Jazda psim za przęgiem. To brzmi jak super opcja. Nigdy nie próbowałem. O Boże! A jak kulik! Właśnie! Kulik to będzie sleigh ride. Sleigh ride. Tak, sleigh to już sanie takie większe. To jest aktywność z mojego dzieciństwa. Sleigh ride. No i rzecz też dla dorosłych bardziej snowmobiling. Snowmobiling. Snowmobile. okej okay, to jest? Skuter śnieżny. okej mm -hmm, Snowmobile. Także snowmobiling to jazda na skuterze śnieżnym i to też brzmi jak super zabawa. No, dla mnie to brzmi jak konsekwencja <laughs> tego, że nie, nie będę umiała tego prowadzić. Także jak nie umiecie, to tak samo z łódkami i motorówkami. To spróbujcie. Al, spróbujcie, ale. Try it. Tak, rozwagą. O, tak bym powiedziała. Dla mnie to brzmi. <laughs> it fun. sounds amazing. Yeah, sounds like fun. fun. Sounds like fun. Coś trochę mniejszym fanem to ice fishing. Ice fishing. Czyli wędkarstwo podlodowe. A że musisz wyrobić przerębel? Tak. tak. Jest. OK. Ice fishing. And not so great. O tym nie będziemy robić odcinka oddzielnego. No i na koniec enjoy the hot springs. Enjoy the hot springs. To jest coś dla mnie. Co to są te hot Springs? No, to jest wody te termalne, czyli jest cieplutko. Tak jest. Spring. Dokładnie to jest jakieś źródło, jeśli chodzi o wodę, tak? źródełko. Hmm jest woda źródlana, dobrze tak, mówię. Tak, źródlana. Spring water. Spring water, tak. E, więc hot springs to rzeczywiście takie wody cieplutkie, termalne. No ale oczywiście mogą też być po prostu... Z Islandią mi się to kojarzy. Może też być podgrzewany basen, to też OK. Podgrzewany basen albo na przykład y, jacuzzi. O, tak też. right. Wysłuchajmy teraz historyjki, no, krótkiego dialogu pomiędzy mną i Anią, gdzie ją wypytam o zmyślone wydarzenia i wy spróbujcie sobie zanotować wszystkie zimowe aktywności, które Ania wykonała tego dnia. So, how was your trip to the mountains? Oh, just wonderful! First we went to the pist and we rented some tubes. I never thought tubing can be so much fun. We also built a snowman while we were there. Of course, the kids were disappointed. Of course. Because we didn't have a carrot for the nose. We found a stick and made it work. Oh, sounds like a busy day. It really was. When it got dark, we went snowshoeing in the mountains. After dark? Wasn't it dangerous? Not really. There was this specially designed short trail. It only took us about 30 minutes to do it. I bet you were beat after all of that. We really were. Luckily, the kids convinced us to go to the hotel swimming pool, and we relaxed in the hot springs till the end of the day. You must give me the address. I have to go there next year. Do tej historyjki wrócimy jeszcze w tej serii odcinków. Jako pracę domową proponuję wypisać sobie wydarzenia z tego aktywnego zimowego dnia w kolejności chronologicznej. Materiał dodatkowy z tej lekcji Ci to ułatwi. W kolejnych lekcjach omówimy czas za przeszły i wtedy ta kolejność nam się przyda. A co aktywnego robiłeś, robiłaś tej zimy? To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. We'll talk to you again in the next episode. Bye! Bye.